Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z kary Manchester United na moim kanale. Jak widzicie po opisie, sprowadziłem Cristiano Ronaldo. Chciałbym, że zakończył karę właśnie w Manchesterze United, ale na jego transfer musicie poczekać, bo przypomniałem sobie o takiej opcji dopiero po zamknięciu letniego okienka transferowego, więc dopiero od stycznia Cristiano Ronaldo wróci na Old Trafford. A my na początku przychodzę oczywiście do mojego składu. Wystawiam piłkarzy na sprzedaż, których chcę sprzedać, młodych do wypożyczenia. Sprzedam Lindelofa, bo za jego miejsce kupię innego pomocnika. Obrońcę Freda też. Robię jeden nierealistyczny transfer do tej kariery w pomocy bardzo młodego, utalentowanego Hiszpana. I to będzie jedyny taki nierealny transfer w tym odcinku. Z mojej strony oczywiście, ja wiem jak wy to będziecie oceniać. Ale no, wypożycza młodych, żeby się ogrywali. No i zaraz przejdziemy do tego sezonu, który był dosyć specyficzny. Naprawdę ten sezon był straszną parabolą. Parabolą? Parabolą było to słowo. Nie wiem, dobra. Tak chcę jakichś innych słów używać. No, PSG Diallo. Myślę, że w następnym sezonie PSG Diallo już mogą trochę grać w Manchesterze. Adeyemi również, bo go chcę wypożyczyć. No ale dobra, no co, czas przejść do okienka transferowego. Najpierw cele: wygrać ligę, wygrać puchary. Fajnie by było, bo ostatnio wygraliśmy prawie wszystko oprócz ligi, więc fajnie by było wygrać tą ligę w końcu. Właśnie, czy Cristiano Ronaldo od stycznia, który przyjdzie, nam pomoże. Zobaczymy. Tutaj kupuję Messiera tylko dlatego, że mam dwóch bramkarzy, potrzebuję trzeciego bramkarza mieć. Dlatego przepłaciłem za niego, wiem, ale mam prawie 500 milionów, więc ja się nie będę pieniędzmi przejmował. No i co? Julius Kunde do obrony. Tapsoba, Varane. Co to? Maguire, no i właśnie Kunde. Sprzedam Lindelofa. No co, w ogóle sprzedany, więc spoko. Widzimy negocjacje z Interem. No nie będzie łatwo. Inter chce 109 milionów za francuskiego obrońcę. My trochę obniżamy oczywiście tą cenę. Zaoferowałem 79 milionów. Ale oni chcą 89. Dobra, stwierdziłem, dobra, zgodzę się na te 89, jakby miał trochę przepłacić. Kunde ląduje u nas. Kolejnym transferem będzie kupno, właśnie nierealistyczny transfer, tak jak mówiłem, Pedri z Barcelony do środka pola. Barcelona chce Van den Beeka i 45 milionów. Aktualna wartość Hiszpana to 55. Ja postanowiłem zniżyć ofertę do 34 i Van den Beek, który u nas tak nie grał. No i spoko, mamy Pedriego. Więc fajny transfer. Tutaj sprzedaję Freda do PSG, oni chcą 26,5 miliona. Chciałem wynegocjować więcej, ale PSG nie chciał się zgodzić. Stwierdziłem, że nie chcę Freda, więc niech mają te 26,5 miliona i jolo, niech się nim wypchają. I to na razie tyle, jeśli chodzi o transfery. Będzie potem transfer, rekordowy transfer będzie w tej karierze. To nie będzie Cristiano Ronaldo, będzie rekordowy transfer. Graliśmy tarcza dobroczynności z Arsenalem i zdobywamy pierwsze trofeum w tym sezonie 3 do 1 Sancho, Pogba i Haaland, ale meczu o Super Puchar Europy przegraliśmy 3 do 1 z Jadens, co mnie strasznie zdziwiło. No ale dobra, no widocznie Lyon był lepszą drużyną. A my lecimy dalej. Transfery, wszystkie ruchy transferowe w tym odcinku. Co tu jeszcze? Co ja tu robię? Nie w tą zakładkę wszedłem. Zastanawiam się nad kupnem Joao Felixa w następnym sezonie. Jeśli chcielibyście, żebym kupił Joao Felixa, sprzedam prawdopodobnie Jacka Grealisha, a kupiłbym Joao Felixa, to piszcie śmiało w komentarzach, czy by chcieliście, żebym kupił Joao Felixa. Myślę, że jako zmiennik Bruno Fernandesa, no będę nimi rotował bardzo dużo. Myślę, że to był naprawdę fajny zakup. Będę miał pieniądze, a tak naprawdę może jeszcze lewą obronę bym mógł wzmocnić, choć lubię Luka Shawa i nie bardzo chciałbym wzmacniać lewej obrony. Mamy tego drugiego, Luke Shaw daje radę, obrona daje radę. Bramkarz będzie kozacki. No i tutaj przeszedłem do negocjacji w sprawie Cristiano Ronaldo. 60 milionów. Oni chcą 31 i Grealisha. No ja nie oddam Jacka Grealisha na ten moment. Więc dałem 71 milionów, oni chcą 83. Dobra, stwierdziłem, pitole, wchodzę w to. Cristiano Ronaldo wraca na Ultra. David De Gea. Sprzedaję Davida De Gea. Dlaczego? Nie najlepszy sezon Hiszpana. Moja obrona chyba też nie jest najlepsza, patrząc na to. A De Gea już ma 32 lata, więc jeszcze jest szansa go sprzedać. Udało mi się uzyskać kwotę 85 milionów od Lipska, ale niestety De Gea nie dogadał się z Lipskiem, więc potem go sprzedałem do Interu za jakieś 60 milionów. A ja postanowiłem kupić jego zmiennika.
Bramkarza jednego z najlepszych na świecie. Atletico Madryt, Jana Oblaka. Chciałem Jana Oblaka, potrzebuję mieć goalkeepera najlepszego na świecie, żeby coś osiągnął w tej karierze. De Gea coś daje, ale nie do końca. No i to jest właśnie rekordowy transfer. 113 milionów warty, dałem 150, Diego Simeone chce 192 i jest nieugięty. I 152, 2 miliony zwiększyłem, nadal. Sorry za to. Więc zwiększyłem kwotę o 20 minut, ale nadal. No i dobra, 192 miliony za Jana Oblaka. Myślę, że to jest duża cena, ale cena, która jest warta. Warty transfer. No i mamy, Cristiano Ronaldo wylądował w Manchesterze. Wraca na Old Trafford, więc CR7 dostał swój numer 7, który gra w Manchesterze United. Sancho będzie grał 17. I to będzie przedostatni sezon Ronaldo. W następnym sezonie, następny sezon Ronaldo to będzie jego ostatni, więc zobaczymy, jak się w ogóle będzie szedł. Myślę, że jego Vera będzie szedł w dół, ale widzimy w FA Cup w swoim pierwszym meczu po powrocie na Old Trafford strzela gola. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądał. Tutaj mi się piesko kosi, fajnie jest. Czekaj, ja tego nie usunąłem. O co tu chodzi? Dobra, skleroza mnie dopadła, przecież półmetek sezonu, pokazuję wam, jak to wygląda. Mamy 6 punktów straty do City na półmetku sezonu, no już mamy 4 porażki. Najlepsze jest to, że wygrywamy mecze z silnymi rywalami, a z tymi słabszymi przegrywamy. Strasznie nierówna forma, jeśli chodzi o FA Cup, no to jeszcze nie graliśmy, bo dopiero trzecia runda. My zaczynamy od następnej, jak się mylę, w Carabao Cup. Odpadliśmy z Liverpoolem po rzutach karnych, co nie jest najlepszą informacją. W Lidze Mistrzów gramy dalej, zagramy z Perze w fazie pucharowej, bo w grupie byliśmy na drugim miejscu. Przegraliśmy ostatni mecz z Interem i dlatego jesteśmy na drugim miejscu. Jeśli chodzi o statystyki, no Haaland 12 goli w tym sezonie. Haaland w tym sezonie jest o wiele lepszym strzelcem niż w zeszłym na półmetku sezonu. We wszystkich rozgrywkach Haaland już ma 20 goli, co jest naprawdę mega wynikiem. Potem Rashford, Pogba, Fernandez, Sancho, Ronaldo. Jedna bramka, 5 dla Juventusu. Pogba najlepszy asystujący. A my przechodzimy dalej. Witam was. Smutna informacja. Oblak wypada na 3 miesiące. Kiedy kupujesz bramkarza, który ma być dać ci lepszą jakość, musisz doznaje kontuzji. No szkoda. I kończymy sezon na drugim miejscu. Strasznie rozczarowujący sezon. 83 punkty. Najlepszy wynik, jeśli chodzi o karierę, bo jesteśmy drudzy. 6 punktów straty do City. No ale jakbyśmy może nie przegrali tych meczów ze słabymi rywalami, mieli trochę mniej remisu, to my byśmy zdobyli mistrzostwo, tak? W ostatnim sezonie, następnym sezonie będziemy walczyć o mistrzostwo. No następny sezon to jest ostatni sezon w karierze Cristiano Ronaldo. Więc fajnie by było na koniec kariery wygrać z nim Premier League. Będę się starał to zrobić, czy nam się uda, czy nie. No nie wiem, kogo jeszcze bym mógł kupić. No chciałbym tego João Felixa. Kolejny taki, wiem, transfer może nierealistyczny. Ale to jest FIFA. Trzeba się bawić i chciałbym właśnie kupić João Felixa sobie. Raczej nie mam innych opcji zakupu. Myślę, że mamy naprawdę silny skład i myślę, że to w końcu musi wypalić. Haaland w drugiej części sezon trochę mniej strzelał. Rashford bardzo dużo. No Ronaldo 8 goli. Już overall o 3 spadł. No ale tak jak mówiłem, chcę, żeby Cristiano zakończył karierę na Old Trafford, więc wiem, że dużo za niego dałem, ale mamy te pieniądze. Myślę, że na tym sezonie kupię João Felixa i chyba to tyle, jeśli chodzi o transfery. No obronę mam silną, bramkarza mam dobrego, obrońców boższych dobrych, skrzydłowych mam super, pomoc też. Naprawdę nie wiem, czego tu jeszcze brakuje, by wygrać tą Premier League, no ale może po prostu trzeba na to poczekać i następny sezonie w końcu wygrać. Arsenalem też nie było łatwo, a wiemy, że się udało, więc no. A jak się zawodnicy rozwijali, tych młodych nadal będę wypożyczał. Nie wiem, czy skończę karierę, czy wygram od ligę, może jeszcze trochę sobie pobawimy się w sierpniu. Może wtedy jakieś jeszcze inne, jakieś takie już wtedy transfery, wiecie, na hura, byle kogo, bo ma nazwisko kupić za duże pieniądze. Tak, o, już dla beczki trochę. Kozłowski od 3 się rozwinął na wypożyczeniu, no, zobaczymy, jak Kasper będzie się rozwijał. Ale już debiut ma. I pamiętajcie, że jeśli wam ten odcinek się spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie, może kogo kupić, to może zobaczę. Ale ja jestem zdecydowany praktycznie na 99% tego João Felixa. No i sprzedaż Jacka Grealisha, który chce odejść.
No i pomału co? Z wami się żegnam. Mam nadzieję, że wam ten odcinek się spodobał i będziecie czekać na kolejny na tym kanale. Cieszę się, że oglądacie. Na razie, piąteczka.